Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach informuje, że w ostatnim czasie uruchomione zostało odrębne wejście do laboratorium przy Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Małopolskim. Do tej pory osoby, które chciały skorzystać z usług laboratorium, musiały kierować się przez izbę przyjęć lub piwnicę szpitala. Teraz pacjenci mogą to zrobić, wchodząc odrębnym wejściem od strony parkingu prowadzącym bezpośrednio do laboratorium. Tutaj jesteśmy na dziedzińcu tak naprawdę szpitala i tutaj wszystkich pacjentów, którzy chcą zrobić badania, zapraszam bardzo serdecznie. Idziemy wzdłuż szpitala, jest brama wjazdowa i tutaj chodnikiem właśnie do tego miejsca, gdzie tutaj się znajdujemy, możemy wejść tutaj do drzwi. I tutaj te drzwi są od godziny porannych do 18 czynne. Tu można przyjść, zrobić sobie badania, ale też pobrać wyniki z laboratorium. Dyrektor ropczyckiego ZOZ-u Tomasz Baran informuje, że przejścia, z których do tej pory korzystano, nadal są dostępne. To nie jest tak, że nazwijmy to stare przejście zostało zamknięte. Tam pracownicy informują o nowym przejściu i to nie jest tak, że zostaną, nie wiem, w jakiś sposób przegonieni, że mają pójść nowym. Zawsze można przejść tamtym przejściem przez izbę przyjęć, a co najważniejsze dla osób starszych czy osób niepełnosprawnych, to przejście właśnie przez izbę przyjęć jest cały czas otwarte, bo tam są warunki takie, żeby tym osobom jak najłatwiej było dojść do laboratorium po prostu. Laboratorium, tak jak do tej pory, jest czynne od poniedziałku do piątku.